Dzisiaj gościmy Barbarę Soborak-Szydłowską. Wystawę zatytułowała Intrygujące spojrzenia. Spojrzenie jest więcej, ale spojrzenie. Jeżeli chodzi o autorkę naszej dzisiejszej wystawy, edukację plastyczną rozpoczęła już na etapie szkoły średniej, mianowicie ukończyła jest absolwentką Liceum Plastycznego imienia Tadeusza Pantora w Dąbrowie Górniczej. Następnie studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i tam obroniła dyplom w 2006. Tak. Bo nie za bardzo pamiętałam, jakby to było mi wiadomo. Kiedy? W 2006 dyplom obroniła na kierunku grafika projektowa. Ukończyła również kurs projektowania wnętrz i przez wiele lat zajmowała się projektowaniem graficznym, prowadząc jednocześnie firmę, która była związana z artykułami do dekoracji wnętrz. Równolegle oczywiście interesowała się i zajmowała się malarstwem czy rysunkiem, ale w tej chwili chyba już tylko poświęciła się temu. Tak. I obecnie to właśnie malarstwo i ta twórczość, ta sztuka najbardziej ją interesuje i tak jak mówi, sztuka to jest równocześnie jej pasją i stylem życia. W swoich pracach wykorzystuje różne techniki malarskie. Jest to farba olejna, farba akrylowa, akwarela. Tutaj mamy 25, zdaje się, policzyłem, prac i prace znajdują się w zbiorach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ma swój styl. Te obrazy mają zdecydowaną, mocną, czasami może komuś by się nadawało, że agresywną kolorystykę. Są to kompozycje w dużej części abstrakcyjne, ale pojawiają się również elementy natury czy człowiek. Po prostu są to tematy, które ją najbardziej interesują. Artysta mieszka i pracuje w Sosnowcu, natomiast należy do naszego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyk. Ja na początku bardzo chcę podziękować za przybycie wszystkim, również za możliwość zaprezentowania swoich prac tutaj w galerii. Obrazy do tej wystawy dobrałam celowo tak, żeby zaprezentować Państwu właśnie całą moją twórczość, jakby te kierunki, które jakby cały czas mi towarzyszą, bo nie jest to jedna stylistyka taka bardzo do siebie podobna, natomiast one są ze sobą mimo to spójne. Tematyka właśnie, jak Pan wspomniał, która mi bardzo gdzieś tam w sercu leży, jest to właśnie człowiek w połączeniu z naturą i abstrakcja. Tutaj widać takie dwa równoległe światy. Jednocześnie niektóre prace są stonowane z dokładną kreską, takie bardzo wypracowane, delikatniejsze i myślę, że to jest ta taka moja bardziej melancholijna strona, spokojniejsza. Natomiast faktycznie często w swoich obrazach wykorzystuję mocny kolor, ponieważ gdzieś tam mam w środku dużo takiej pozytywnej, mocnej energii, która czasami potrzebuje gdzieś właśnie tego ujścia i jest to wtedy w przypadku tych obrazów bardziej abstrakcyjnych, mocniejszych w kolorze. Gdzieś tam zawsze mi się przebijają takie dwa światy. Jest ten taki troszeczkę melancholijny, smutniejszy, ciemniejszy, wiadomo jak w życiu. Natomiast jest też ten pozytywny właśnie z kolorem, na przekór wszystkiemu jakby, bo moim zdaniem sztuka właśnie powinna być, znaczy powinna, ja tak uważam dla mnie, też taką odskocznią od codzienności, od tego jak jesteśmy bombardowani teraz po prostu różnymi wiadomościami. I dla mnie na tyle mocne są te tematy, że ja już jakby w swojej sztuce troszeczkę uciekam od tego i gdzieś tam idę bardziej w taki świat troszeczkę z wyobraźni, troszeczkę bardziej właśnie kolorowy gdzieś tam. Natomiast momentami faktycznie jest ten przekaz, jest takiego też smutku i melancholii. Natomiast tytuł wystawy dzisiejszej, Intrygujące spojrzenie, jest takim nawiązaniem do, z jednej strony są to właśnie te spojrzenia, dużo ich jest, oczu z obrazów, tak, patrzących na nas, natomiast
Jest to też takie nawiązanie do mojego zaciekawienia cały czas po prostu naturą, człowiekiem, emocjami, gdzieś tam tego spojrzenia w głąb i też fizyczności i emocjonalności człowieka, które gdzieś tam staram się jednocześnie poprzez przefiltrowane przez moją wrażliwość i wyobraźnię na pracach przedstawić. Obrazy już same za siebie niech sobie opowiadają tę historię. Także otwieramy. Zapraszam serdecznie. Autorka, zapraszam. Dziękuję ślicznie. Wystawa będzie do 6 kwietnia. Do 6 kwietnia. Tak, tak.